Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku z gry The Sims 4 i słuchajcie, kończy nam się weekend w grze, także wypadałoby chyba naszymi simami tutaj troszeczkę już poogarniać rzeczy do pracy, chociaż wydaje mi się, że chyba mają wszystko ukończone, więc tak, mają jak najbardziej wszystko ukończone, więc jest całkiem spoko, chociaż widzę, że Gertruda tutaj nie za bardzo. Oho, przyszła Magda. Czemu ja nie mogę tej pracy domowej wsadzić do ekwipunku? A, ty jesteś wyspana, no dobra. No to co tam, trzecia w nocy, ale odrobisz nam lekcję, żebyś miała wolną niedzielę. Przy okazji zerknijmy tutaj też na innych naszych simów, chociaż widzę, że oni wszyscy są teoretycznie wyspani, więc jest całkiem spoko. Aha, wy mi pisaliście odnośnie tych skrzypiec, że powinniśmy wbić jeszcze wyższy poziom, żebyśmy mogli tam napisać utwory, więc myślę, że dzisiaj się tym jako tako zajmiemy. Aczkolwiek to jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie. Dobrze, Gaspar, ty mój drogi chłopcze. Bo zapewne wstaniesz. W ogóle zobaczcie, to z tych prac domowych. Kurde, masakra jakaś. O, jakoś wspaniała, więc weźmy sobie porcję przy okazji. Natomiast ty, Gertrudo, jak skończysz, to wypadałoby, żebyś posprzątała. Swoją drogą, kurczę, no my strasznie dużo, słuchajcie, tych prac domowych tutaj jest, ale to są chyba prace domowe, które pozostawiały gdzieś te, wiecie, dziewuchy, które tutaj do nas poprzyłaziły. Pozwólcie, że ja jej pokasuję, no bo w sumie już jedną mamy, więc po co nam, kurde, kolejna? Ale zastanawia mnie fakt, bo z reguły było tak, że po odrobieniu pracy domowej one wkładały go do ekwipunku i było wszystko w porządku, a tutaj teraz takie jajo nam się zrobiło, no ciekawe. No Gasparku, możesz jeść, że tak powiem? Dobra, my jak się obudzimy, to od razu sobie tutaj ustawimy, żeby zjadła i tak dalej. O, jest praca domowa, czekajcie, czy ja ją mogę? No nie mogę jej schować do tego, kurczę. Simsy! Halo? Odwiesicie mi się? Okej, dobra. No, miałaś posprzątać, bo tu jest jeszcze sporo syfu. Dobra, widzimy, że Ginger wstała, całkiem spoko. Ja w ogóle... A, dobra, już widzę, czemu oni są rozbawieni. Zapomniałem po ostatniej imprezie pokasować te. No właśnie. Dobra, teraz powinno być wszystko ładnie cacy. I dobra, zobaczmy, co my tutaj... W ogóle musimy trenować na siłowni, więc myślę, że ewentualnie na siłownię się udamy, jeżeli chodzi dzisiaj o Gaspara. Tutaj mamy przyrządź wykwintny posiłek. Aha, czyli to wystarczy, że to jedno... A, coś mi tu wyszło, jakieś powiadomienie odnośnie Battlefronta. Rozumiem, że będziesz jadła resztki. Nie, nie będziesz jadła resztek. Przyrządź tost francuski. To wiecie co? Spróbujemy go przyrządzić. Gotuj, 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 gotuj. Tost francuski. Tost francuski. Gdzie jest tost francuski? Jest tost francuski. Oczywiście na przyjęcie, żebyśmy mieli więcej. Zastanawiam się tylko, czy czasem to żarcie, które tutaj było zrobione, nie zostało gdzieś zdefraudowane w... Wiecie... Niech ci się uda zrobić ten fajny, wykwintny. Wow. Dziwny dźwięk. Ach, nie był to wykwintny niestety posiłek. No trudno bardzo. Dobra, schowajmy to do lodówki. I dobra, słuchajcie, wydaje mi się... Ła, sam z siebie ćwiczysz, no ładnie, ładnie, ale wiesz co, ja bym proponował, żebyśmy udali się na parcelę. Dobra, teraz Wojtek wyjdzie na debila, ale gdzie tutaj się podróżowało? Podróżuj, dobra, samemu.
Wow, trzeci poziom sprawności fizycznej. Całkiem spoko. Dobra, gdzie tu jest siłownia? Tu jest siłownia, tak? Siłownia na nadbrzeżu. Dobra, przy okazji też zwiedzimy sobie troszeczkę Windenburg. W sumie w tej części miasta jako tako nas jeszcze... Chociaż nie, byliśmy... Nie, w tej części nie byliśmy. Byliśmy w tej, powiedzmy w cudzysłowie, w centralnej. I może też kogoś poznamy. No ale dobra, ćwicz do granic możliwości. Dobra, bieg wytrzymałościowy do granic możliwości. Widzę, że na razie tutaj żadnych simów chyba nie ma. Ale patrzcie, jakie fajnie, kurczę, basen w piwnicy. Wow. Całkiem spoko opcja. A wyżej co jest na piętrze? O, tutaj widzę, że ktoś biega. Markus Flex. No, mamy kuchnię, wszystko bardzo fajnie. Naprawdę? To trzeba przejść dołem? O kurde. Osiągnij czwarty poziom. Trenuj do granic możliwości przez godzinę w stanie pobudzenia. Posiadaj dwa elementy sprzętu treningowego. No ale dwa elementy tego treningowego to my oczywiście mamy. Dobra, zróbmy w ten sposób. O ile dobrze pamiętam, chyba ten pobudzenia dawał nam szybki prysznic. Oczekajcie, rozwijaj umiejętności skrzypce. Utrzymuj kontakt z Morgan Fires. A gdzie jest ta nasza Kinsey Nowak? To była chyba ona, nie? Ale sprzyjaźnimy się z Morgan. Dawaj, Gaspar, dasz radę. Weź prysznic szybki, powinieneś być pobudzony, chyba że flirciarski nastrój tobą zdominuje. Chociaż mam nadzieję, że tak nie będzie. No i chyba niestety tak będzie. Musi nam wyjść, słuchajcie. Dobra, jesteśmy pobudzeni i mamy trenować do granic możliwości przez godzinę. No nie wiem, czy nam to wypali, ale wydaje mi się, że chyba nam wypali jako tako. Dajesz, 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 godzinkę musisz potrenować w stanie pobudzenia. Dobra, zaliczyło nam. Bardzo fajnie i wydaje mi się, słuchajcie, że chyba uda nam się też wbić ten poziom. Oby oczywiście, byłoby fajnie. W ogóle tu strasznie dużo osób przychodzi. Z tego co widzę. Aha, i tutaj mamy, widzę, że oni należą do jakiegoś klubu. W porządku, dobrze wiedzieć na przyszłość. W ogóle trzeba by ruszyć, słuchajcie, troszeczkę te kluby, natomiast ja się bardzo zastanawiam, w jaki ewentualnie klub moglibyśmy, wiecie, pójść, kurczę. Dawaj, Gaspar, dajesz. Dasz radę, wbijesz ten poziom, kurczę, wbijesz ten poziom. Działania. A dlaczego nie mogę tutaj ćwicz, rób pompki, o właśnie. Dobra, bo to nam zaliczyło. No i słuchajcie, musimy jeszcze poćwiczyć do tych granic możliwości, ewidentnie, bo chciałbym tutaj wbić ten ostatni nasz poziom. No i super, dobra, to nam pykło. I posiadaj dwie części, dwa elementy sprzętu treningowego. No ale to jesteśmy w domu, więc powinno być chyba ok. Trening komandosów. Wow. Mentoruj, poproś o to Sima imieniu Jan. Dobra, przyjazne powitanie dajmy. Aha, takie przyjazne powitanie, że bardzo super. Zabawne. Przyjazne. Poznajmy się z tymi kolesiami. Ten to w ogóle się super na siłownię po prostu ubrał. Zaproponuj zabawne zajęcia. Porozmawiajmy o przygotowywaniu drinków. Romantyk nieangażujący się aktywny. Wszyscy znudzony, o, naprawdę nudna rozmowa. Dobra, Gaspar, to wróć do domu. Odpuść sobie tych typów, bo widzę, że są jacyś dziwni. Wiecie co, ja bym z wielką chęcią, stety czy niestety, chyba przebuduję ten
tą siłownię, bo trochę mi, kurczę, bardzo nie pasuje to, że tutaj nie ma drzwi, wiecie, żeby można było sobie tak fajnie szybko przejść, tylko to wszystko tak naokoło i to dużo czasu zabiera ogólnie. Nie wiem teraz, czy to zostało, powiedzmy, w jakiś tam sposób, czy to było celowe, czy zapomniano o drzwiach, no nie wiem zupełnie, natomiast moim zdaniem chyba zapomniano o takich, wiecie, drzwiach, no chyba, że taki był zamierzony cel, że wiecie, przechodzimy dołem przez basen i w ogóle, też tak ogólnie może być. Dobrze, i co my tutaj mamy? Zaliczyło nam to, osiągnij 6 poziom, uprawiaj jogging łącznie przez 2 godziny, spędź 10 godzin na ćwiczeniach. Nie jest to jakoś mega, mega ciężkie, widzę, do zrobienia, także całkiem spoko. Ale dobra, skorzystaj, przy okazji jeszcze sobie coś zjesz, także dzisiaj, słuchajcie, niestety, bądź też stety, poogarnialiśmy troszeczkę bardziej, jeżeli chodzi o Gaspara. Zjadałem odłóż. Chyba tak. Ach, uciekło mi to, co miałem. Zaprzyjaźnić się z kimś. Upiec ciasto czekoladowe. Ale my nie będziemy... Aha, ciasto czekoladowe. Jest ciasto czekoladowe. No dobra, no to... Naprawdę? Selfie? A, czekajcie. Mieliśmy sprawdzić, jak tutaj idzie, jeżeli chodzi o skrzypce. Szósty, zaraz wbijemy 7 poziom. To czekajcie, to spróbujemy. Mam nadzieję, że będziemy już mogli jako tako... kurczę, pisać te... Te utwory i całą resztę. Byłoby fajnie, gdyby była taka możliwość. To ciasto czekoladowe to mi zaliczy? Zaliczy. Barabara w krzakach. No wiesz co? W tym wieku? No, ale to nie był niestety chyba wykwintny posiłek. Przyrządź wykwintny posiłek. Sim musi mieć 5 poziom gotowania. No masz 7 prawie poziom gotowania. To słuchajcie, no ja chcę to wbić. Ja muszę to wbić, bo wtedy da nam, wiecie, możliwość fajnie zrobienia. Dobra, to ugotuj nam jeszcze chili w takim razie. I wbiliśmy, słuchajcie, 7 poziom. Doprowadzić do Sim. Teraz może także obiecywać dedykowanie utworów innym Simom. Ale kurczę, dedykowanie utworu innym Simom. Mnie to mało interesuje. Ja bym chciał pisać. Ale to mówiliście, że to na jakimś tam bardzo, bardzo, bardzo jako tako wysokim poziomie, więc kurczę, niespecjalnie. Dobrze, Gaspar, co ty tam kombinujesz? Myju, myju, tak? W sumie nie jesteś jako tako super przećwiczony, więc w sumie mógłbyś jeszcze troszkę poćwiczyć. 6 poziom sprawności, uprawiaj jogging łącznie przez 2 godziny. Czy możemy tak zrobić? Możemy. Uprawiaj jogging. Wow, widzę, że bardzo, bardzo, bardzo wolno nam wpadają poziomy. Kto tam do Gaz? Przyjść na chwilę do jej domu, mieszkanie. Fabryka pierwsza. Byliśmy w sumie w jej domu ostatnio, dzisiaj jest niedziela. Myślę, że słuchajcie, te weekendy jakoś tak, powiedzmy, troszeczkę poświęcimy na rozwój naszych simów. Aczkolwiek oczywiście nie zawsze, no bo... Wiadomo, no i znowu nie było wykwintnego posiłku. Jak tak można? Chamstwo w chamstwie. Chamstwo w chamstwie, moi drodzy. Chamstwo w chamstwie, no. Jeszcze kuchenka się... No cóż. Mam tylko nadzieję, że nie będzie z tego jakiegoś pożaru. Swoją drogą, czy my tutaj mamy jakieś te dopożarowe? Chyba nie mamy. Pożar. Nie wiem, system? Może po prostu przeciw... Alarm przeciwdymny zadyma! Wiecie co, ja to tutaj zamontuję gdzieś, bo widzę, że chyba nie mamy jako takiego alarmu. Którym to było? 9 czy 0 to się robiło? Będzie przenoszenie do góry, cholera, nie pamiętam, czy kontrol? Fuck. Dobra, możemy to zamontować tutaj, już się nie będę w to bawić, ale możecie mi napisać, jak się przerzucało, wiecie, przedmioty wyżej, wyżej, bo szczerze powiedziawszy, Wojciech o tym bardzo, bardzo zapomniał, no ale to taka mała anegdota. O, Gaspar. Naprawdę, tyś taki zmęczony. Dobra, słuchajcie, my tego nie wbijamy, nie ma takiej opcji, kurczę. Będzie ciężko. Dobra, skorzystaj i idź od razu spać.
Umiejętność majsterkowania. Właściwie to chyba tutaj też pójdziemy spać jako tako, bo nie za bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek już zrobić. No i pójdziemy do pracy. Jestem bardzo też ciekaw, czy uda nam się ewentualnie jakiś, wiecie, awansik może coś w tym stylu ogarnąć. Zobaczymy. Albo czekajcie, jeszcze zanim to weź prysznic i dopiero wtedy do wyra. To już się w cudzysłowie nie będziemy musieli rano myć. Więc spokojnie. No jeszcze prysznic roz... O! Come on! Dobra, czas nam tutaj ładnie, szybciutko leci. Bardzo fajnie. Ktoś chyba powoli będzie się budził. Albo i nie. No Gaspar najwcześniej tutaj wstanie. Ale to w sumie jeszcze poczekajmy. Ty zaczynasz za 9 godzin, ty zaczynasz najwcześniej za 8 godzin. Dobra, to słuchajcie, nie będzie źle, nie będzie chyba źle, bo chyba się wszyscy wyśpią. A zaczynamy o godzinie 8, czyli dobrze by było, gdybyśmy tak o 6, mniej więcej o 6 oczywiście, wstali. Chociaż z tego co się orientuję, to chyba, za 6 godzin? To tak szybko czas minął? Tak szybko czas już minął. Powiem wam, że masakra jest z tym wykwintnym posiłkiem. Aha, kliknij lodówkę, wybierz przyrządź wykwintny posiłek, a następnie wybierz z listy przepis. Brawo, Wojciech. To już wiem, dlaczego mi to nie pykło. Och, Boże. Dobra, weź kawałek, sobie zjesz, przy okazji odzyskaj części i wyrzuć. Bo się powinnaś zaraz wyspać i bardzo dobrze, oczywiście, że bardzo dobrze. My musimy, słuchajcie, iść też w skupionym nastroju. Kurczę, ja zawsze miałem problem z tymi nastrojnikami, niestety. Nie pamiętam, który był który. Dobra, wyrzuć przy okazji i od razu, no tak, oczywiście sprzątnij i napraw. Gasparek widzę wstał, jest gotowy do działania, także cóż, kliknijmy sobie po prostu na wszystko co tylko możemy, żeby mu ładnie ogarnęło, jeżeli chodzi o nastrojniki. Ty też właściwie mogłabyś już wstać, dopiero zabawa, potem głód. Przy okazji, wiecie, wpadnie nam też poziom majsterkowania, więc całkiem spoko. W ogóle to mnie zawsze, wiecie, śmieszy, że wchodzą, kurde, w tych strojach takich normalnych do tego i, kurde, szczęśliwi. Weź gorą ochotę do flirtowania, inspirujące. Dobrze, słuchajcie, weźmiemy inspirujące. A tobie co? Posprzątaj to. Dobra, jeszcze chyba będziemy mieli chwilę, żeby troszeczkę posurfować sobie po kanałach. Gaspar, tańczysz przed robotą? No w sumie to dobrze, bo się troszeczkę rozbudzisz. I słuchajcie, spróbujemy sobie... Aha, dobra, wyrzuć zepsute jedzenie. Dobra, głód co prawda mamy, bo mamy, natomiast wydaje mi się, że jak pójdziemy do pracy, to w pracy i tak głód zostanie troszeczkę zaspokojony. Więc bez problemu. Dobra, Gaspar za godzinę. Mój drogi, jeszcze przed robotą, proszę bardzo, toaletę sobie załatwić. Tablica powiadomień jest pełna. No to w takim razie kasujemy wszystko. W sumie dawno tego nie robiliśmy. Dobra, zobaczmy jak nam tutaj ta praca leci. No leci nam to jak krew z nosa, tak na dobrą sprawę. Natomiast Gertruda, zdobywaj przyjaciół. Poprawiające na pracę szansę na nastawienie pewność ciebie lub smutek. Dobra, będziemy ryzykować dzisiaj w robocie. Zobaczymy. Mamy na razie wszystko ładnie wbite, więc jest w porządku. Myślę, że Gertruda chyba i tak jako tako spadnie troszeczkę w swojej pracy. Gertruda właśnie dostała wyniki swojego testu oceniającego szansę na sukces. Jej wyniki nie są tak wysokie, jak na to liczyła. Czy Gertruda powinna przystąpić do poprawki testu, czy zaledwie? Oczywiście, że do poprawki testu. Może miała gorszy dzień. Aha, świetnie, właśnie nam spadła ocena w szkole. Świetnie. Po prostu idealnie.
Czemu jesteś nie swój? Mdłości. O. Ale pracuj ciężko, Gasparku. Pracuj ciężko. Hajsik trzeba zarabiać, bo przyjdą nam znowu rachunki i znowu będzie problem. No. O nie. Nie. 17 417. Kurde. Co prawda mniej niż poprzednio, ale to i tak są horrendalnie wysokie rachunki. I to tak na maksa, na maksa. Dzwoni dyrektor odebrać. A po co dzwoni, przepraszam, dyrektor? Zadzwonił mój dyrektor, by powiedzieć, że moje osiągnięcia w szkole nie są zadowalające. Jeżeli nie będziesz uważać, grozi mi pogorszenie oceny. Bla, bla, bla. Fuck this shit. Zapłaćmy te rachunki. 17 tysięcy. Ja pierdzielę. Dobra, Gertruda. Teraz tak. Przyrządź wykwintny posiłek, którym to będzie... Uwaga, uwaga, uwaga. Wykwintne ciasto owocowe. Deser owocowo-jogurtowy. Dobra, to deser owocowo-jogurtowy. A my w ogóle mamy chyba przedłużoną pracę, tak, do 16. Ale szkoda, bo nie dostaniemy awansu. No. Ale 168 dostajemy tylko za tą robotę. Kurczę, to jest cholernie mało. Ale jesteśmy pewni siebie, więc bardzo fajnie. Bardzo fajnie pykło. Rozpal ognisko, nawieź krzak. Nie będziesz nawoziła krzaków. Jesteś głodna, no to musisz poczekać, aż Ginger zrobi... Albo dobra, niech sobie zjedzę te tosty. Zaliczyło nam to? Zaliczyło. Osiągnij wiek... Aha, osiągnij wiek dorosły, osiągnij czwarty poziom kariery kulinarnej, przygotuj trzy rodzaje wspaniałych potraw. Czyli ja już widzę teraz, że będziemy musieli wybrać inną aspirację, niestety. Może kreatywność, wybitna malarka? Ja myślę, że wiecie co, weźmiemy jednak tą wybitną malarkę, kurczę, bo to fajnie, fajnie działało. Co prawda ja wiem, że się bardzo powtarzam, aczkolwiek, kurczę... Wypadałoby pomalować trochę, bo wiecie co, no to jednak daje sporo hajsiwa, a to jest nam cholernie potrzebne. Tylko pytanie teraz jest za 1000 punktów, gdzie ja tu miałem sztalugę? Jest sztaluga tutaj. Klasyczny obraz, duży klasyczny obraz, proszę bardzo, duży klasyczny obraz. Mam tylko nadzieję, że jako tako nam się to zwróci. Wrócił, widzę, też Gaspar z roboty, więc całkiem spoko. I słuchajcie, wydaje mi się, że jutro, jeżeli nam dobrze pójdzie, to chyba jutro oboje podostają awanse. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także to sobie zobaczymy. I teraz tak, Gaspar, jeszcze zanim wszystko zrobisz, to proszę bardzo, więcej opcji. Sieć, wypełniaj raporty. Dodatkowo wyślij SMS-a i porozmawiaj z Jade. Ty, moja droga, no cóż, twój Jacques cię rzucił, więc może wypadałoby z jakimś innym się rozejrzeć. Bjorn, też tajny agent, ale jest w małżeństwie, no trudno, nie będziemy chamsko odbijać. Paolo Rocca. Porozmawiajmy, wyślijmy SMS-a, zobaczymy jak to pyknie. Ty, moja droga, miałaś z tą swoją koleżaneczką, Morgan. Rozmawiaj, wyślij radosnego SMS-a. Skinzy też możesz w sumie tutaj utrzymywać. I może też by tobie wypadało już jakiegoś Jaya czy innego typa ogarnąć. Tylko musimy znaleźć kogoś, kto ma dwie cechy. Ale widzę, że chyba nie mamy jako takiego znajomego w szkole, który ma niestety dwie cechy. Szkoda, to dziwne, bo wydawało mi się, że chyba poznaliśmy jakiegoś typa. Ale widzę, że tutaj wszystkimi, którymi mamy, są niestety dorośli, więc tak kurczę troszeczkę lipa. Dobra, ty powysyłałeś już te raporty, wybacz, nie pójdziesz spać, bo musisz... przyjazne interakcje. Dobra, to polecimy. Zostań najlepszymi przyjaciółmi, to nam raczej podrzuci jako przyjazne, obejmij, przyjazne, zapytaj o zawód, jakbyś no wcale kurna nie wiedziała, kim on jest. Pochwal strój, aha, nie mamy więcej działań. Mam nadzieję, że mi to... Nie zalicza mi tego. Nie będę dzisiaj do niej przychodził, nie ma takiej opcji.
Dobra, możemy, ale chyba możemy malować i przyjazne ewentualnie dokonywać. Kurczę, zapomniałem zupełnie, że to w ten sposób działa, cholera. Pokaż zdjęcia. Aha, mamy zapełnione. No dawaj, przyjazne interakcje, halo. W ogóle czemu ta muzyka tutaj gra? Nie mogę tego wyłączyć? Okej, so weird. Jezus Maria, wszyscy dzwonią. Wyjdźmy gdzieś i cieszmy się nim. Nie, dzisiaj się nie będziemy cieszyć dniem. Znaczy, wy możecie porozmawiać ze sobą. O właśnie, dopiero zaczęte. Bardzo mnie to cieszy. Solówkami gitarowymi. Okaż podziw. Poznaj. Co z tego, że to jest twoja siostra i znacie się od małego, ale poznaj. Pochwal strój. No, jeszcze jedna interakcja. Halo, halo, halo. Halo. Jedna interakcja. No i teraz możemy iść spać. Ty miałaś odrobić pracę domową. I myślę też, że wiecie co, w razie czego jeszcze może uzyskamy te dodatkowe zaliczenia. Dobra, Gaspar, jak chcesz iść spać, to idź spać, najwyżej jogging sobie zrobisz z rana. Może w ten sposób to machniemy, bo dobra, na razie wszyscy widzę, że poszli spać, więc jest całkiem okej. No, odrabiasz to? Kurde, no! Dlaczego oni wszyscy muszą to robić w tygodniu, jak moi simowie pracują? Dlaczego? Niech mi ktoś to powie, przecież to jest straszne. A, ty chyba nie dokończyłaś w ogóle malować tego obrazu. No właśnie, to znów wytwarzanie i dopiero wtedy pójdziesz spać. Hehe. Taki będę chamski. Wiecie co, ja myślę, że ja chyba nie chcę, żeby mi ta ocena spadła, wiecie, jeszcze bardziej w dół, więc ja myślę, że nawet jeżeli zrobimy, to dzisiejszy dzień będzie najprawdopodobniej ucz się pilnie. O, już wstałeś, mój drogi. No to bardzo mnie to cieszy, że już wstałeś. Ty skończyłaś ten obraz? Skończyłaś ten obraz, ale coś mi się wydaje, że on chyba nie będzie dużo wart. Stwórz kopię, sprzedaj kolekcjonerowi. Dobra, to sprzedajmy to kolekcjonerowi. Aha, dobrze. Ile? 106. No nie zarobiliśmy na tym zbyt wiele, szczerze powiedziawszy. Natomiast nie jest jakoś mega, mega źle. Kurde, to jest taki syf. Dlaczego ta pomoc domowa w ogóle nie przychodzi? Znowu się chyba coś, słuchajcie... Wynajmij usługi. Wynajmij jak najbardziej. Gosposia... Aha! To co, zresetowało mi się? Weird, dziwne. Masz, idź uprawiaj jogging jeszcze przed robotą. Bardzo mnie to cieszy. Ty jak wstaniesz, to oczywiście toaleta, jedzonko. No i dobrze by było, gdybyśmy poszli do tej roboty w końcu ze stanem skupienia, no wtedy dałoby nam to zupełnie lepiej. Weź kąpiel z dodatkami, kąpiel z płatkami róż, o proszę bardzo, ale to jak sobie zjesz. Jednocześnie więcej opcji. To było chyba w sieci, przeglądaj bazę danych wywiadowczych i powinno nam dać to nastrojnik skupiony. O, ty widzę, że tutaj masakra, jeżeli chodzi o wszystko właściwie. Weź prysznic. Jezus, jaki tu jest syf. A, tu masz jeszcze wyposażenie tosta francuskiego. To zjedz sobie to. No mam nadzieję, jak ta babeczka przyjdzie, to posprząta, nie? Dobra, to nam widzę zaliczyło, więc bardzo fajnie. Gaspar ze 3 godziny. Czy my coś tu możemy zrobić z nastrojnikiem? Możemy się zdrzemnąć.
żebyśmy mieli, wiecie, więcej mocy w robocie. Dobra, idź się wykąp, idź coś zjedz i będzie fajnie, tylko mam dziwne wrażenie, że chyba jako tako mi tego nie naliczy, kurczę. A czekajcie, czy my czasem nie mieliśmy tego światełka, o którym ja wam mówiłem z tych poprzednich części Simów, które dawało inspirujący, zabawny... No nie, nie mamy, mamy tylko romantyczny. Szkoda, kurczę, bardzo żałuję, że nie mam tych, bo by mi się w sumie przydał ten skupiony, bo tutaj widzę, że większość z naszych musi iść w stanie skupionym do roboty. Jest godzina 8, powinniście iść do roboty, to idź. No niestety idziesz w tryb flirciarskim nastroju. No ale trudno. Teraz tak, co my tutaj mamy? Ucz się pilnie, obijaj się, zdobywaj przyjaciół, wyjdź wcześniej ze szkoły. Ucz się pilnie, pracuj ciężko. Mam nadzieję, że nam ładnie pójdzie z tą robotą. Pobudzony do roboty. 9, no tak, ale to już idziemy. Dobra, zobaczmy, czy ta paniusia do roboty sprzątania przyjdzie. Powinna przyjść o 10. Zgłoś się do poprawki, ale to chyba... No właśnie, to zrobiłem byka, bo to nie zadziałało. No i powiedzcie mi, gdzie jest... O, ktoś przyszedł. Co? Czemu ona sobie poszła? Czemu ona nie mogła wejść do domu? Lol. Zemścij się. Pogorszenie oceny, małe fuck. No to Gasparem na pewno awansu nie zdobędziemy. No, na Ginger, jeżeli tutaj chodzi, to jest szansa. Jest jakaś tam szansa, że... O, wpadł awans, fajnie. Bardzo spięta, to zdobywaj przyjaciół, spokojnie. Natomiast Gaspar, widzę, że na pewno awansu dzisiaj. Sofia? Boże, kto to jest Sofia? Jakaś nowa przyszła? No. Czemu? Aha, dobra. Zabawa, głód. Ogarnijmy, chociaż co my tutaj mamy? Weź kąpiel z dodatkiem. No i awansik poprosimy. U Ginger. Tak, otrzymuję bonus. Najbliższa zmiana środa o 10. Aha, czyli 10.18. Pracujemy tylko poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Fajnie. Fajnie, fajnie. No natomiast niestety to ta kasa to i tak nie idzie nam jakoś mega, mega, mega wysoko. Więc tak, kurczę, cholernie średnio bym powiedział. Natomiast zastanawia mnie bardzo, słuchajcie, fakt odnośnie tej cholernej gosposi. Odblokuj. Nie wiem dlaczego, bo zauważcie, że ona tutaj jakby przyszła i nie przyszła, no kurczę, halo. Coś jest tutaj w tym dziwnego. Wynajmij usługi. Gaspar Paruwo. Chociaż myślę, że jakbym tego... A, nie dostaliśmy nic. Chociaż myślę, że wiecie co, jakbym tego nie kliknął wtedy, to może coś by nam, wiecie, pykło w tej sprawie. Dobra, Gaspar, weź wynajmij te usługi, bo ty widzę. Gosposia na jeden raz, gosposia z terminarzem wizyt. To czekajcie, zrobimy to inaczej. Zwolnij gosposię. Wynajmij usługi. No przecież zwolniłeś tą gosposię, halo. Wynajmij usługi, złotaro. Nie, no zaraz, co się dzieje? Czemu? Dobra, została odwołana. Wynajmij usługi. Gosposia z terminarzem wizyt. To środa 10.05. No w porządku. Dobra, teraz tak. O, Bjorn. Odebrane SMS. Chcesz przyjść do ciebie na chwilę? Zgadzasz się? Nie. Nie, bo jest smutna. Nie będziemy się tak bawić. W ogóle koleżaneczka widzę przyszła. Ale tu jest syf kaszana i syfkiła i mogiła, jak to mówią. A, ty miałaś malować, halo, halo, jak już jesteś w takim super mega turbo zainspirowanym stanie, to byłoby fajnie, gdybyś pomalowała nam coś, bo musimy hajsiwa robić, a jak wiadomo, na tych wszystkich obrazach i innych rzeczach można naprawdę całkiem spoko kasiorę
pocisnąć. Teraz tak, co my tutaj mamy? Przeglądanie danych wywiadowczych. O właśnie, czyli teraz już mamy co innego, nie musimy gadać z tymi. Sieć, przeglądaj dane wywiadowcze i poziom logiki i wszystko nam ładnie wpadło, więc jest ok. Gaspar, zabawa, higiena, towarzystwo i przy okazji jeszcze chyba te raporty musimy powypełniać. Tak. Sieć, wypełniaj raporty. Jak tam malowanie ci idzie? No całkiem spoko na razie. O, maluj przez 5 godzin, czyli nam się to ogarnie, natomiast aha, w stanie zainspirowania musimy namalować te obrazy. To czekajcie, to ja zrobię to standardowo tak jak wtedy. Weźmiemy oświetlenie, weźmiemy te lampki, co daje nam wystrój inspirujący, znaczy nastrój inspirujący. Tylko teraz pytanie, gdzie by je tutaj położyć, żeby one nam ładnie działały, ale zarazem nie przeszkadzały. Dobra, może postawmy je tak. Teoretycznie chyba powinny dać nastrojnik. Włącz aurę emocjonalną. O, gorączka. Ale jesteśmy zainspirowani. Całkiem fajnie. Powinno nam ładnie zaliczyć ten obraz. Dobra, jak cała reszta? Dobra, widzę, że wy wszyscy robicie to, co do was należy. Bardzo mnie to cieszy. Gertruda, maluj, maluj. No ale jest nieswoja. Cholera, dobra, to nie. Czekajcie. Skorzystaj w takim razie, bo kurczę, nam ten nastrojnik nie swój wypadnie i przy okazji też weź to posprzątaj. Chociaż mam, słuchajcie, wielką nadzieję, że jutro ta gosposia przyjdzie i to jakoś sobie ogarniemy, no bo kurczę, katastrofa jakaś mała. Co ja mam z tym zrobić? Albo wiecie co? Ja mam propozycję. Słuchajcie, zrobimy w ten sposób. Weźmy sobie dzień wolnego na Gertrudzie i weźmy sobie dzień wolnego od szkoły tymi naszymi dwoma, no bo Gaspar to niestety, ale musi, bo musi. Natomiast cała reszta myślę, że sobie jako tako poradzi. Śpimy, halo, wszyscy idziemy spać. Poszli wszyscy spać. Także dobra, moi drodzy, słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle. 2 dni w Simach minęły, właściwie więcej nawet, bo zaczęliśmy w niedzielę, a mamy już środę. Także słuchajcie, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek z The Sims 4 wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie też na wszystkie social media. Linki macie oczywiście w opisie do filmu. A ja wam na dzisiaj jeszcze raz dziękuję. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś rady, śmiało piszcie w komentarzach. Także co? Trzymajcie się, cześć, pa, pa.